Siemano, z tej strony Boss. Zapraszam na kolejny odcinek serii Mafia 3 edycja ostateczna. Jak widzicie, zaczynam po raz kolejny, nie przestawając grać. Kręciłem się, kolejny odcinek, jeden po drugim nagrywany. Tak, chciałem pojechać do usunięcia propagandy komunistycznej na początek, tak żeby się dobrze rozpoczęło. A później pojadę do kolejnego człowieka, Odwita. Tamten pierwszy całkiem sprawnie poszło z eliminacją tamtych kapo soldati Greka. Chociaż z Grekiem jeszcze nie walczyłem, tylko z tym jego generałem jednym. Pewnie drugi człowiek Odwita powie mi, jak dostać się do kolejnego generała, a później do samego Greka. Okej. Szybkie auto, bardzo mi się to podoba. Ale tymczasem chciałbym zerwać tą propagandę komunistyczną. 4x4. Więcej się już nie spotkamy na tym terenie. Donovan będzie pewnie w niebo wzięty. I tak, teraz jest dwa bezpieczniki, są w sumie tutaj w zasięgu moim. Jeden jest po drugiej stronie, pewnie w tym sklepie. Albo gdzieś przy śmietniku w sklepie, bo te bezpieczniki właśnie w takich miejscach się znajduje. Chociaż z tego co widzę, to jest gdzieś na zapleczu. Okej, wtargnięcie tylko dla personelu, już się stąd zawijam, bo policja jest niedaleko. Okej, tu gdzieś był kolejny bezpiecznik, tak, okej, no to lecę. No i co, w tym odcinku postaram się pozbawić życia kolejnego generała, chociaż nie wiem na ile będę w stanie to wykonać. Trochę na pewno zobaczymy w ogóle, na czym będzie polegało to zadanie teraz, bo nie jest powiedziane w ogóle, że będę musiał przejmować jakieś terytorium. Nie wiem, co ma w ogóle ten gość do powiedzenia. Także na pewno chciałbym do niego dotrzeć teraz i zobaczyć, co mi powie i co będę musiał robić, żeby się pozbyć kolejnego kapo, i który mnie przybliży do Greka. I tak kruszek po kruszku dojdziemy na samą górę. Także lecimy. Tu jest na skrzyżowaniu kolejny bezpiecznik. Tych bezpieczników już mam 33, to na dobrą sprawę 10 podsłuchów mógłbym założyć bez wykonywania czegokolwiek innego. Ale na razie nawet mapa mi nie pokazuje 10 podsłuchów. Także nie ma takiej możliwości, żebym w ogóle gdzieś teraz założył podsłuch. Może jeden, ewentualnie dwa, ale to zaraz nawet zerknę. Czy jestem w stanie? Jeden jest tutaj. Okej, no to pojadę do tego gościa, bo jest po drodze. Pierwszy jest, bezpiecznik jest trochę dalej, także udam się do tego donosiciela. Może nie donosiciela, co informatora Vita Scaletti. Dzielnica jakaś taka kluszardowa trochę. Ale zobaczymy, co to za typ. Vito sent me. You're Connie, right? Yup. Connie DeMarco. Been keeping an eye on the smuggling business for Vito. Roy Thibodeau's in charge now and it's a damn shit show. Why hasn't Greco bounced him yet? Oh, he bounced Roy right into a hole if you got to say so. Greco didn't pick Roy and that puts a target on his back. Still, Roy's trying to sell the usual shit from out of Cuba. Cigars and rum mostly. Hell, rumor has it they even selling medicine and shit to the Cubans. Sounds like Greco scrambling. Imagine Greco thought his Uncle Sal would give him a break, but no. So he's squeezing everyone, including Roy. Business gets any worse, Roy's gonna have to come down and see to it himself. Mind, Roy's got a few guys here and there. Might take some persuading, but I'll get him to talk. You get hold of any Roy's guys yet? They're sure to talk if you, ask just right. Dobra, czyli teraz musimy przesłuchać paru ludzi Roya. Tylko pytanie, w jakiej oni są odległości? Tu jest jeden, tu jest drugi, tu jest sam Roy chyba, tak mi się wydaje. Tu jest informator. O, strażnik Roya nawet, proszę, proszę. Dobra. Zacznijmy od bezpiecznika. Dla rozpędu.
można lecieć do pierwszej czaszki na mapie. Od razu jest podsłuch. Czyli jest bardzo dobrze w sumie. Będzie i podsłuch, i czaszka do przejęcia. Czaszka, czyli jakiś informator. Zaraz zobaczę, z czym to się je. Coś tutaj wygląda. Że jest bezpiecznik jeszcze po drodze, zanim dojadę do czaszki, no to spokojnie, może uda mi się znaleźć ten bezpiecznik. Dobra, mam nadzieję, że tu pociągi nie jeżdżą. Nie, serio, gdzieś w podziemie. No szkoda, nie chce mi się szukać teraz tego bezpiecznika. Czyli dajemy sobie spokój na razie z bezpiecznikami i jadę. Jadę założyć ten podsłuch i tą czaszkę zlikwidować. Może to przyspieszy nieco fabułę. Więc lecimy. Okej, już widzę, że są wrogowie. Muszę rozwalić kasę. Co ja mam tutaj za broń? Mam karabin maszynowy, okej. Teraz nie zwracają na mnie uwagi, bo jestem poza ich terenem. Tysięcy zostało do zniszczenia, no. O kurde, całkiem sporo jest tu ludzi. Tego mam zabić. O, to. W sumie łatwo poszło. Pewnie zadzwoni po wsparcie. Chociaż ja muszę tam jeszcze wrócić. Przybyły posiłki, dokładnie. Spodziewałem się właśnie, że zadzwonią po posiłki. Kurde, ja tam jeszcze muszę wrócić. Nie wiedziałem. Okej, szybko tu wejdę. Może mnie nie zauważą. A jednak zauważyli. Czekaj, weź, daj mi się zregenerować. Nie no, serio, jeszcze policja tu przyjedzie. Bezpiecznik. To jest bar w ogóle jakiś, kurde, ja się wbiłem do baru od zaplecza. No nie to miałem na myśli. Wracam na teren, który trzeba się pozbyć i oczyścić. Muszę też trochę poniszczyć tutaj kasy, żeby jednak te szkody jakieś były. Kurde, kto to tak do mnie strzela? Mam nadzieję, że to nie był policjant. O, gazeta jest. Nieopodal widzę. Schowam sobie broń, żeby babki sobie nie przeszkadzały, a też nie chcę straszyć. No siema, siema, gadajcie sobie dalej. A ja tu wracam na teren rozruby.
Ja to muszę zrobić. Czy ja mam je ostrzelać? Tylko tak. No i dobra, udało mi się ogarnąć. To w miarę w sumie dobrze poszło. No nie, tego auta nie chcę, chcę swoje. Zanim jeszcze udam się gdzie indziej do kolejnego gościa na eliminację, to chciałbym ten bezpiecznik w końcu znaleźć, bo aż tutaj się wbiłem do knajpy od zaplecza. Co też poniekąd uratowało mi życie. Bo nie było za ciekawie przez chwilę, jak oni tam za mną wbiegli. Na szczęście nie miało okien to pomieszczenie, to jakoś udało mi się wyjść cało z tego. Tymczasem poszukam... Czego ja w ogóle szukam? Dobra, jest Playboy. Kopię. Jest bezpiecznik tam z tyłu. To tak w sumie wszystko w jednym miejscu skumulowane ładnie. Jest 7x7. Na tym terenie już nie zdobędę żadnych gazet. Bezpieczniki przy okazji sobie pozbieram. Jest tutaj na werandzie. I wracam do auta, o ile je w ogóle znajdę teraz. Jest chyba tam, stoi. Dobra, to teraz tak, polecę do tego bezpiecznika. A, chociaż który jest w sumie 60 metrów stąd, no. Na mapie tak nie wygląda blisko. Dwa metry, no dobra, poszukajmy. W sumie nie ma co za bardzo szukać. Leży na stoliku na wierzchu. Dobrze, że w ogóle nikt tutaj nie zwraca uwagi na to, jeżeli ich okradam z ogródka. To byłby przypał, jeżeli miałbym się skradać do każdego bezpiecznika. No i co, lecimy do następnego soldati. Tutaj już byłem po bezpiecznik, to sobie daruję. Lecimy. Uda się może dwóch ściągnąć w jednym odcinku, co by było super. Tu widzę, że bezpieczniki leżą gdzieś w podziemiach. To też nie chce mi się gdzieś łazić, szukać tutaj w podziemiu. Jak będzie jakaś misja związana z tym właśnie, to się ogarnie. I chyba właśnie trafiłem na taką misję, gdzie muszę wejść do podziemia. Tylko tak. Trendy tu się schodzi do podziemia. Dziwne jakieś wejście do kanałów czy coś, o co chodzi? No i pokazuje jakieś wejście, to być może tu jest. Okej, to chyba zielone drzwi, to chyba tutaj. Tak jest, mamy wtargnięcie. Może uda mi się po cichaczu je wykonać. Bo się nie uda. Całkiem rozległe te kanały, aż nie wiem czy... Czy przejście tu jest bezpieczne, jeżeli chciałbym przepłynąć, to... Tam raczej nie wyjdę, nie ma żadnego takiego podestu, będę musiał jakoś to obejść, znaleźć jakiś mostek. Coś w ten deseń. Tutaj też nie przejdę. Przydałby mi się teraz pistolet z tumikiem, niestety nie mam już za dużo amunicji do karabinu, chociaż mam do pistoletu. Trzech, z tego co widzę na mapie.
Po co komuś w ogóle w kanałach karabin snajperski? Dobra, muszę się schować, bo zaraz zginę. Po lewej ktoś się czai na mnie. Jeden gościu tu powinien gdzieś być. O, jest. Dobra, i teraz co? Żeby tam się dostać, to muszę chyba przepłynąć. Dobra, jak to się tym steruje? Jakaś tam obawa przed krokodylami jest cały czas. Dlatego tak jakoś podchodzę do tych kanałów i wody tak nieufnie. Dobra, tu powinno być wyjście na zewnątrz, ale i od razu bezpiecznik. Bezpiecznik jest gdzieś na zewnątrz. Jak to wygląda? Tu jest jeden bezpiecznik. To jest jeden bezpiecznik, który jest pod ziemią. Okradnij magazyn. Dobra, jeszcze okradnę magazyn przy okazji, jak już tu jestem. O, ja myślę, że to jest moje auto. Na razie nie chcę mi się schodzić jeszcze raz do kanału, dlatego idę od razu do gościa, którego mam okraść. Tylko jak tu wjechać, żeby oni mnie nie zauważyli, bo już mam mało amunicji w pistolecie i w karabinie, chociaż nie wiem, czy w pistolecie mam pełno. Bo może tak być właśnie. O nie, mam full. A jeden jest na moim poziomie, gościu. Że nikt mnie nie usłyszał i będę mógł sobie ich po cichutku eliminować jednego po drugim. Taki magazynek w sumie całkiem przyjemny do eliminacji. Wchodzi tu gościu. Strzelbę, to niedobrze. No, szybko poszło. Jeszcze jeden. Dobra, on będzie na pewno zachodził tutaj od tyłu. No i to by było na tyle. Znaczy, po cichaczu się nie udało. Tu jednak musi być w stylu Rambo wszystko załatwione. Kaska jest, wszystko się będzie zgadzało. Wystarczająco rzeczy już rozwaliłem.
Okej, tyle chyba rzeczy wystarczy. Został jeszcze, zanim pojadę do tego gościa i rozwalę tego ostatniego kapu, to jeszcze będę musiał przeszukać tego jednego ochroniarza, żeby mieć wszystko już wyczyszczone, bo też nie chciałbym wykonywać, rzucać się na tego gościa, kiedy jego strażnik, ochroniarz jest na wolności, bo być może mi to utrudni późniejszą eliminację tego gościa. Miałem jeszcze apteczkę. Dobra, walić to, dam sobie radę bez apteczki. Z połową życia wykonam tą misję. Chyba że się zabiję gdzieś na jakimś zakręcie, no to wtedy nie wykonam. Sal didn't have nothing to do with it. You ever seen Michael Greco having a... Please help me. I'm being robbed. Accidental report of an all-Negro male at River Road. Look into it if you like. You're gonna tell me about Roy's smuggling operation. The boss is gonna get the medical supplies from Cuba for extra cash. Maybe you can pass by and check it out. I know where the shipping is. You run with me now. Dobra, i teraz muszę szybko się zawinąć przed policją. Jeszcze mnie nie wyczaili, jakim autem jestem, to dlatego odjadę. A nie, dobra. Jestem ścigany. W ogóle gonią mnie jakiegoś bandyta, ja tutaj tylko robię porządki na dzielni. Zapomniałem, że w ogóle Lincoln posiada tą umiejętność, co Lincoln z GTA. Ale widzę, że policja też ma takiego skilla. O kurde, co ja zrobiłem? Jeszcze się wrąbałem na terytorium wroga. Gorzej wjechać chyba nie mogłem. Dobra, może się uda. Jest, dobra. Korzystam sobie może z kamizelki kuloodpornej. Teraz muszę sprzątnąć furgonetkę z medykamentami. Ona jest tutaj. Jeszcze jestem poszukiwany przez policję. To pewnie trochę jeszcze potrwa. Także w tym odcinku będzie to wszystko, żeby nie przedłużać. A w kolejnym sobie przejmę właśnie tą furgonetkę z medykamentami. Na ten moment dziękuję Wam za uwagę i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.